Obiad idealny, bałkańska róża. Do tego przepisu potrzebujesz 400 g mięsa mielonego, wołowo-wieprzowego. Mięso przypraw łyżeczką soli i łyżeczką czarnego pieprzu. Dodaj 2 łyżeczki majeranku. Trzy łyżki sosu sojowego jasnego. Dwie łyżki oleju. Posiekaj 3 ząbki czosnku i rozetrzyj z solą na pastę. Dodaj do mięsa i dobrze połącz wszystkie składniki. Odstaw do zamarynowania. W czasie, kiedy mięso się marynuje, obierz i pokrój w plastry 4 ziemniaki. Pokrojone ziemniaki dobrze wypłucz w wodzie, aby usunąć skrobię. Posól wodę i podgotuj ziemniaki przez 2-3 minuty. Po tym czasie zalej ziemniaki zimną wodą, aby przerwać dalsze gotowanie. Płatki ziemniaków osusz na ręczniku papierowym.
Jedną cebulę pokrój w drobną kostkę. Na patelni rozgrzej 3-4 łyżki oleju. Dodaj i podsmaż cebulę. Jednego bakłażana pokrój w drobną kostkę. Dodaj do cebuli i podsmaż przez 2-3 minuty. Dodaj zamarynowane mięso i podsmaż 5-7 minut. Jak mięso się rozdzieli, dodaj 350 g ajwaru, w zależności od upodobania, albo łagodnego, albo pikantnego. Jeśli lubisz pikantne potrawy, dodaj papryczkę chili. Jeśli nie, pomiń ten krok. Przypraw jedną łyżeczką czarnego pieprzu i jedną łyżeczką papryki. Dobrze wymieszaj wszystkie składniki. Smaż jeszcze 2-3 minuty. W tym czasie posiekaj natkiem pietruszki. Dodaj do mięsa, wymieszaj i wyłącz gaz. Przygotuj naczynia żaroodporne. Nałóż farsz mięsny. Na nim ułóż osuszone płatki ziemniaków w kształcie róży. Do 2 łyżek oliwy z oliwek dodaj pół łyżeczki rozmarynu. Wymieszaj i posmaruj płatki ziemniaków. Wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 190 stopni Celsjusza na środkową półkę. Piecz 30 minut
do zarumienienia się końcówek ziemniaków. Zetrzyj 100 g ulubionego sera. W moim przypadku jest to mozzarella. Po pół godzinie wyciągnij z piekarnika naczynia z potrawą i oprócz startym serem i szczyptą papryki. Włóż ponownie do piekarnika na 2-3 minuty, aby ser się rozpuścił. Po wyjęciu posyp natką pietruszki. Twoje efektowne danie jest gotowe. Obiad idealny. Bałkańska róża. Życzymy smacznego.